Bitcoin za 397 tysięcy dolarów? Czy Bitcoin za zero? Plus token znów przesyła swoje kryptowaluty. I sylwester suszek postawiony w czarnym świetle razem z giełdą Bitbay. To i wiele innych informacji zobaczyć w tym odcinku. Zapraszam. Kryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z wiadomościami ze świata kryptowalut. I w większości będą to dosyć nieciekawe wiadomości, no tak się akurat nazbierało. Jak możecie zobaczyć, dzisiaj bitcoin kosztuje 9000, 64 dolary jest na nieznacznym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Podobnie jak wszystkie inne kryptowaluty są na nieznacznym plusie bądź nieznacznym minusie. Zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, że wszystko co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Przypominam również, jeżeli jesteś nowy na naszym kanale, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika, który na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie na początku swojej edukacji, bo edukacja w inwestowaniu jest najważniejsza. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. A więc możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Żeby na początek nikogo nie straszyć złymi informacjami, zacznę od predykcji ceny Bitcoina, a są one dosyć ciekawe. Ogólny raport kryptograficzny przewiduje wzrost wartości Bitcoina do 397 tysięcy dolarów. W najnowszej analizie raportu badań kryptograficznych z Liechtensteinu, kierowanego przez byłego zarządzającego funduszem kryptowalut i Forbes 30, z ponad 30 członkami Demelza Heisa. Oceniono cenę bitcoina na podstawie docelowego rynku adresowalnego. Firma twierdzi, że jej analiza opiera się na skromnych założeniach dotyczących penetracji rynku, co oznacza, że kryptowaluta będzie przenikać do 10% całego docelowego rynku adresowalnego w tym do przechowywania wartości, przekazów pieniężnych, depozytów offshore, gier, hazardu online, niebankowych usług finansowych, pożyczek, mikropłatności. Oczywiście handel kryptowalutami i wiele, wiele innych. Gdyby Bitcoin penetrował 10% tego rynku, w ciągu następnych 10 lat każdy Bitcoin byłby wart 397 tysięcy dolarów do 2030 roku. Dosyć ciekawa predykcja, ale nie jest to niemożliwe. 10% całego rynku na pewno jest do zdobycia. A tu mamy wróżenie z podobną ceną, ale w dużo krótszym terminie. Zgodnie z tym modelem cena Bitcoin wyniesie 318,5 dolarów do października 2021 roku. Popularny analityk kryptowalutowy przeprowadził tę analizę, opierając się na Hotsie w 2017 roku i pisze on: W czwartym kwartale 2016 roku Bitcoin kosztował nieco ponad 600 dolarów, od tej pory był paraboliczny wzrost ceny do końca 2017 roku, a Bitcoin osiągnął rekordową cenę prawie 20 tysięcy dolarów. Stanowi to ogromny wzrost o ponad 3300% w nieco ponad rok. Jeżeli tempo wzrostu ceny się powtórzy, Bitcoin będzie kosztował 318,5 dolarów w październiku 2021 roku. Moim zdaniem jest to mało prawdopodobny wzrost, a nawet niemożliwy. Ale pamiętaj, że w 2016 roku inwestorzy kryptowalutowi też nie wierzyli, że wzrost z 600 dolarów sięgnie aż 20 000 dolarów. A tymczasem Jim Rogers, globalny inwestor, przewiduje, że bitcoin spadnie do zera, twierdząc, że ta branża to tylko bańka. Powiedział on tak: Ci, którzy używają kryptowalut, uważają, że są mądrzejsi od swoich rządów. W rzeczywistości uważam, że mają rację, ale ich rządy mają coś, czego ludzie kryptowalut nie mają to broń. Powodem, dla którego myślę, że kryptowaluta w końcu zniknie, jest, że nie jest oparty na sile zbrojnej władzy rządowej. Także nie wszyscy wróżą świetlaną przyszłość dla Bitcoina, a jak będzie, to się okaże. Przypominam, że Jim Rogers już w 2017 roku mówił, że Bitcoin i kryptowaluty upadną i że jest to tylko bańka. No jak na razie Bitcoin nie upadł, kryptowaluty niektóre upadły, ale zrobiło się 3000 nowych kryptowalut, także zobaczymy, jak sprawdzi się jego wróżenie. Przejdę teraz do niezbyt dobrych wiadomości dla świata kryptowalut, a trochę się ich uzbierało. Pierwszą z nich jest nowe badania pokazują masowe szpiegostwo w internecie i wymieniono kilka witryn kryptograficznych. Jak wynika z badań Awake Security, gigantyczny globalny wysiłek szpiegowania i kradzieży danych stanowi obecnie bardzo duże zagrożenie dla użytkowników surfujących po sieci. W centrum problemu znajduje się firma rejestrująca domeny internetowe Communigal Communication oraz Galcom. Spośród ponad 26 tysięcy... Osiągalnych domen zarejestrowanych przez gal.com ponad 15 tysięcy domen, czyli prawie 60% są szkodliwe lub podejrzane. Długa lista pokazuje wiele domen związanych z kryptografią i bitcoinem, w tym Crypto Limited, CryptoCoiners, CryptoModes, Bitcoin Compass, Bitcoin Investment i wiele, wiele innych. Lista zawierała również Binance Rev Info oraz Binance Register Info. Chociaż nie wiadomo, czy obie strony są powiązane z giełdą Binance. Cointelegraph skontaktował się z Binance, aby sprawdzić, czy domeny są w ogóle powiązane, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi w momencie publikacji tego artykułu. Awake ogłosiło także ponad 100 przypadków problemów związanych z nikczemnymi rozszerzeniami Google Chrome powiązanymi z Galcom. Dodali oni: Do tej pory odnotowano co najmniej 33 miliony pobrań tych złośliwych rozszerzeń. A to dotyczy tylko rozszerzeń, które były dostępne w Chrome Web Store od maja 2020 roku, czyli w zaledwie 3 miesiące. Te rozszerzenia mogą wykonywać zrzuty z ekranu, czytać schowek, zbierać tokeny uwierzytelniające, przechowywane w plikach cookie lub parametrach, śledzić naciśnięcia klawiszy użytkownika, takie jak np. hasła, itd., itd. Ciężko nam, zwykłym użytkownikom, ochronić się przed tego typu zagrożeniami, ale musimy na to uważać. I sprawdzać, jakie rozszerzenia pobieramy. A tutaj na pewno wiemy, żeby raczej nie korzystać z witryn internetowych Gal.com lub Communigal Communication. A tu mamy kolejne niebezpieczeństwa w sieci. Złośliwe oprogramowanie kieruje użytkowników systemu Windows na Mine Monero. 24 czerwca eksperci do spraw bezpieczeństwa z jednostki 42 firmy Palo Alto Networks ostrzegli przed nowym, samorozpowszechniającym się złośliwym oprogramowaniem, które uruchamia szyfrowanie i ataki DOS na systemy Windows. Oprogramowanie działa pod nazwą Lucifer. Po złamaniu bezpieczeństwa Windows atakujący wykonują polecenia uwalniające ataki DOS, a to pozwala im zainstalować XM Ring Górnik, dobrze znaną aplikację górniczą Monero. Palo Alto Network stwierdzi, że powiązany portfel Monero otrzymał do tej pory niecałe pół XMR, to przekłada się na około 32 dolary. No jak widać, hakerzy za dużo jak na razie nie zarobili, ale chyba dopiero zaczęli działać z tego co wynika. A teraz przejdę do Plus Tokena i aktywności ich portfeli. Whale Alter opublikował 24 czerwca, że z portfela Plus Token przesłano prawie 790 tysięcy Ethereum o równowartości prawie 190 milionów dolarów. O Plus Tokenie nagrywałem osobny film, jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to zapraszam Cię do obejrzenia. Dodatkowo, ostatnio pojawiła się informacja, że przesłali oni również EOS o wartości 60 milionów dolarów. Portfel, który przechowywał ponad 26 milionów tokenów EOS, przesłał tokeny do innego nieznanego portfela, zgodnie z danymi z blockchain EOS. Ta liczba tokenów EOS była warta około 67 milionów dolarów, patrząc na dzisiejszy rynek. W lipcu 2019 roku projekt o nazwie Plus Token został oskarżony o piramidę, która ukradła ponad 3 miliardy dolarów z bazy użytkowników. Oszuści projektu wyeksportowali ponad 20 tysięcy bitcoinów do ponad 8,5 tysiąca innych użytkowników, próbując odfiltrować nielegalne fundusze uzyskane od inwestorów w Azji. Wspominam o tym dlatego, że spuszczenie takich kwot może porządnie zbić cenę Ethereum, jak i Eosa. a A teraz katastrofa finansowa Facebooka i samego Zuckerberga. Gigant mediów społecznościowych Facebook stracił przez parę dni miliardy dolarów po tym jak Coca-Cola i wiele innych firm wstrzymało reklamy w mediach społecznościowych. Coca-Cola wraz z Levi's, Honda i Unilever należą do 90 firm, które zbojkotowały platformę mediów społecznościowych w ramach Stop Hate for Profit. Stop Hate for Profit został wydany przez amerykańskie organizacje praw obywatelskich po śmierci afroamerykanina Georgia Floyda. To dowodzi, że Facebook miał katastrofalny wpływ na społeczeństwo, ponieważ umożliwia publikowanie rasistowskich, brutalnych i nieprawdziwych treści na swojej platformie. Zuckerberg bronił swojej firmy w piątek, mówiąc, że platforma robi wszystko co w jej mocy, aby usunąć szkodliwe treści i że zacznie dodawać etykiety do problematycznych treści. Łatwo wywnioskować z tego, że problem również przełoży się na długo już powstający projekt Libra. Im bliżej Librze do powstania, tym większe problemy przed nią. I czy ona w końcu ujrzy światło dzienne? Raczej wątpię. A teraz przejdziemy do Korei Południowej, która chce śledzić transakcje kryptograficzne. Korea Internet and Security Agency lub po prostu KISA planuje opracować oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji do śledzenia transakcji kryptowalutowych w darknecie. Wszystko za sprawą Cho Jo Bin. Na pewno źle to czytam, ale nie mam pojęcia, jak to się czyta. Który jest obecnie pod nadzorem policji, odmawia współpracy ze śledczymi. Jest on oskarżony o handel treściami pornograficznymi z udziałem dzieci, a wiele z tych transakcji przeprowadzonych było z wykorzystaniem Monero. Według danych ujawnionych przez agencję, do 2023 roku zostanie zainwestowanych ponad 15 milionów dolarów w tę technologię. Jeżeli uda im się stworzyć takie oprogramowanie, to nawet Monero nie będzie już prywatne. Takie właśnie są skutki wykorzystywania kryptowalut w świecie przestępczym. Ale jak dobrze wiemy, to nie jest jedyny, to nie jest pierwszy i na pewno nie ostatni przypadek. I prosto z Korei Południowej lecimy do Estonii, która niegdyś była rajem kryptowalutowym, ale jak się okazuje, już nie jest tak kolorowo. Firmy kryptograficzne opuszczają Estonię. W 2017 roku rząd estoński wstrząsnął stroną legislacyjną świata kryptografii, wprowadzając szereg nowych przepisów mających wspierać projekty kryptograficzne. Licencje te dzielą się na dwie różne kategorie: te, które chcą obsługiwać giełdę kryptograficzną i te, które chcą przeprowadzić swoją pierwszą ofertę ICO. Oba typy firm skorzystały z pierwszych prawdziwych licencji na kryptowaluty z dowolnego miejsca na świecie. Kraj ten nie tylko był pionierem w dziedzinie licencji na kryptografię, ale także oferował obywatelom każdego kraju możliwość uzyskania cyfrowej rezydencji. Ta cyfrowa rezydencja pozwoliła przedsiębiorcom zlokalizować siebie lub swoje firmy w Estonii w sensie prawnym, dzięki czemu łatwiej uzyskać pożądane licencje na kryptografię, nawet jeśli prowadzili oni działalność gospodarczą w innym miejscu na świecie. Ale niestety w styczniu 2020 roku. Rząd Estonii zaczął wdrażać nowe zasady dotyczące firm, którym wydano licencję oraz tych, które chcą ubiegać się o licencję na kryptowaluty. Te nowe środki zostały wdrożone w wyniku nowego prawa oczywiście Unii Europejskiej KYC. W skrócie, te nowe przepisy wymagają od państw członkowskich regulowania działalności firm działających w branży kryptowalut. Ogólnym celem tych nowych przepisów jest oczywiście powstrzymanie prania pieniędzy w stosunkowo nieuregulowanym przemyśle. Wraz z nowymi przepisami pojawiły się nowe obowiązki, papierologia i bardzo wysokie opłaty. Firmy muszą teraz płacić od 18 do 20 tysięcy dolarów rocznie za samą licencję. I jak wiadomo, 18 tysięcy dolarów rocznie po prostu za licencję, którą można uzyskać w innej jurysdykcji za jedną czwartą tej ceny, nie jest atrakcyjną ani realistyczną perspektywą. W rezultacie, liczba firm kryptograficznych opuszczających Estonię gwałtownie wzrosła. Unia Europejska, jak zwykle, pomaga nowym przedsiębiorcom rozwijać swoje działalności. Ale trzeba też zauważyć plusy, jakie wynikają z nowych przepisów Unii Europejskiej. Otóż Local Bitcoins zgłasza 70% spadek transakcji związanych z darknetem po przyjęciu przepisów KYC. Local Bitcoins, wiodąca giełda kryptowalut peer-to-peer, -peer, poinformowała, że udało jej się znacznie zmniejszyć liczbę transakcji związanych z darknetem wykonywanych za pomocą ich platformy. Platforma twierdzi, że odnotowała ponad 70% spadek transakcji w darknecie między wrześniem 2019 a majem 2020 rokiem. Jack Bloomberg, dyrektor ds. marketingu w Local Bitcoins, powiedział w magazynie informacyjnym Cryptocoin Telegraph, że spadek liczby transakcji związanych z siecią Darknet przychodzą w odpowiedzi na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wprowadzone we wrześniu ubiegłego roku. Kryptowaluty miały być nieregulowane, miały być całkowicie odizolowane od rządów, ale jak widać, świat przestępczy nie pozwala na tego typu sytuacje i muszą być wprowadzane coraz to ostrzejsze przepisy prowadzenia takich działalności, żeby właśnie pozbyć się tej czarnej strefy. Przejdźmy teraz na Wyspy Brytyjskie, gdzie upadek Wirecard powoduje chaos bankowy w Wielkiej Brytanii. Po ogłoszeniu niewypłacalności niemieckiego przedsiębiorstwa FinTech, karty debetowe kryptowalut obsługiwane przez Wirecard, wydane przez Cryptocom oraz Tenex, zostały zamrożone dla klientów w Wielkiej Brytanii i Europie. Jakby to Wielka Brytania nie była w Europie. W piątek sytuacja pogorszyła się dla wielu klientów brytyjskich firm fine techowych powiązanych z Wirecard, którzy mają zamrożone swoje aktywa. Wynika to z faktu, że brytyjski urząd nadzoru finansowego nakazał brytyjskiemu oddziałowi Wirecard w Newcastle zawieszenie dostępu do rachunków w celu ochrony funduszy. Nie ma żadnych informacji, oczywiście, kiedy karty klientów zostaną odblokowane. Ale mam nadzieję, że uda im się odzyskać swoje środki. Jest to bardzo nieciekawa sytuacja i pokazuje, że nawet ogromne firmy działające na całą Europę w każdym momencie mogą upaść. I teraz prosto z Wielkiej Brytanii lecimy do Kanady, gdzie oszuści podszywają się pod policję w celu wyłudzenia bitcoinów od ofiar. Royal Canada Mounted Police opublikowało tweet informujący, że wzrosła liczba oszustw związanych z bitcoin. Ponadto policja ujawniła, że oszuści dzwonią i informują ofiarę, że mają nakaz aresztowania, ponieważ ich karta SIN była używana w wielu lokalizacjach Service Canada. Oszuści dzwonią do ofiar kilka razy z takim samym zagrożeniem aresztowania, chyba że zapłacą pieniądze w bitcoinach. Ta sama policja ujawniła, że jeden mieszkaniec miasta w prowincji Kolumbii Brytyjskiej niedawno stracił około 11 tysięcy dolarów. Kanada ogólnie odnotowuje znaczny wzrost oszustw. Związanych z kryptowalutami, co na pewno nie pomaga postawić świata kryptografii w dobrym świetle. A jeżeli już mówię o antyreklamie, kryptowalut, to muszę też wspomnieć o naszym polskim TVN-ie i giełdzie Bitbay. W ostatnią sobotę na TVN mogliśmy obejrzeć reportaż oczerniający giełdę Bitbay, jej właściciela Sylwestra Suszka oraz całego świata kryptowalut. Zdaniem dziennikarzy, giełdę założyli ludzie z kryminalną przeszłością. Duet reportażystów sugerował też, że giełda starała się przerwać realizację materiału, proponując mu łapówkę w wysokości miliona złotych. Ponadto stawiali krypto kryptowaluty w świecie głównie przestępczym. Zaraz za obrazkiem BitBaya wyświetlali oni OneCoina i upadki innych giełd. A ja się pytam co do cholery BitBay ma wspólnego z OneCoinem lub upadkiem innych polskich giełd kryptowalut? Nie mam zielonego pojęcia. Mamy już odpowiedź Sylwestra Suszka, który oświadczył, że była to prowokacja i ma na to dowody. Upublicznił również nagranie, jak osoba rzekomo proponująca łapówkę redaktorom została przez nich wynajęta, a cała ta sytuacja została zainscenizowana. Dodał, że pozew o zniesławienie jest już przygotowany i na pewno nie odpuści. Ciekawe, czy TFN opublikuje również wyniki sprawy sądowej, w której sam będzie oskarżony. Ja na pewno będę przyglądał się dalszemu przebiegowi tej sprawy. I trzymam kciuki za Sylwestra, żeby udowodnił, że telewizja kłamie. I ostatnia na dziś niezbyt dobra wiadomość. Telegram i Sek rozliczają się grzywną w wysokości 18,5 miliona dolarów. Po długiej sądowej walce wydaje się, że sprawę można odłożyć już na bok. Telegram weźmie odpowiedzialność za pełne zniesienie 1,2 miliarda dolarów. SEC nałożył również karę w wysokości 18,5 miliona. W tym przypadku istotne jest również powiadomienie urzędników SEC, czy nowa waluta cyfrowa zostanie wydana w ciągu najbliższych kilku lat. Biorąc pod uwagę obecne nastroje, nowa kryptowaluta Telegrama wydaje się raczej mało prawdopodobna. Inwestorzy, którzy kupili token TON, również powinni otrzymać zwrot pieniędzy w ciągu następnych 4 lat. Ja jestem przekonany, że inwestorzy nie są z tego faktu zbyt zadowoleni. Ciekaw jestem, czy mamy wśród naszych widzów osoby, które zainwestowały w Telegrama. Podzielcie się tym z nami w komentarzach. Teraz kilka dobrych wiadomości. Mamy pioniera z sektoru DeFi, którego total supply przekroczył 1 miliard dolarów. Zdecentralizowana przestrzeń finansowa DeFi zyskuje popularność na ogromną skalę. Wszystko dzięki protokołowi kredytowemu Compound Finance i zdecentralizowanej giełdzie Balancer. Wszystkie pozostałe platformy DeFi zajęły miejsce daleko, daleko w tyle. Także mamy pioniera w tym sektorze. Kolejną bardzo, bardzo dobrą wiadomością jest to, że PayPal ma uruchomić usługę kupna i sprzedaży kryptowalut. Gigant płatniczy PayPal wraz ze spółką zależną Venmo pozwolił użytkownikom, których liczba osiągnęła ostatnio ponad 320 milionów, na bezpośrednie kupowanie i sprzedaż niektórych kryptowalut. Nadal nie wiadomo, jakie kryptowaluty będą obsługiwane przez usługę, a chodzą też plotki, że będą mieli jakoś wbudowaną funkcję portfela, aby użytkownicy mogli przechowywać swoje kryptowaluty. Do niedawna stanowisko PayPal dotyczące kryptowalut było zróżnicowane. Gigant płatniczy wielokrotnie wyrażał zainteresowanie technologią blockchain, ale ostrożnie podchodził do kryptowalut. Niewątpliwie jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ nagle 320 milionów użytkowników dowie się o kryptowalutach, a część z nich na pewno się nimi zainteresuje. I na koniec ogłoszenie od Cardano. Okres wypłat nagród na sieci testowej Shelley właśnie się zakończył. Input output Hong Kong. Chce przedłużyć ten okres jeszcze o cały lipiec. W tym celu zorganizowane jest głosowanie dla puli, czy okres ma zostać przedłużony. Dodatkowo Cardano przeznacza 95 milionów ADA do rozdania za ten okres, w którym nie zarabialiśmy. Na dniach ma być zorganizowane głosowanie dla stakerów, czyli dla nas. Żeby wziąć udział w głosowaniu trzeba posiadać swoje ADA na Yoroi lub Dedalusie podczas Snapshotu. Data Snapshotu jeszcze nie jest znana, ale jak tylko będzie coś wiadomo to na pewno Was poinformuję. Jeżeli stakerzy również zagłosują na tak, podział tych 95 milionów będziemy mogli zamienić na ADA na mainnecie i otrzymywać jeszcze nagrody przez cały lipiec. Pamiętajcie, że wszystkie ADA, które dostaliśmy podczas stajkowania, będzie można zamienić na prawdziwe ADA na mainnecie. Tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten film, to kliknij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć!